prowadzić sklep zoologiczny no i chciałbyś go rozwijać. Chciałbyś więcej zarabiać, chciałbyś zwiększyć obroty, yy, chciałbyś yy, nie wiem, więcej mieć towarów w sklepie, yy, mieć większy sklep, a może mieć kolejny sklep, yy, stworzyć jakąś sieć sklepów. Yy. I tak naprawdę zastanawiasz się jak to zmienić, co zrobić, żeby to zwiększyć tą ilość, zwiększyć tą jakość tego wszystkiego co robisz, zastanawiasz się być może jakie błędy popełniasz albo wiesz jakie błędy popełniasz, a nie wiesz za bardzo jak rozwiązać różne problemy, jak zmienić nastawienie na przykład chociażby klientów do pewnych twoich towarów albo jak zmienić nastawienie pracowników, tak? To wszystko, uwierz mi, przerabiałem. Od 2003 roku jestem w branży zoologicznej przez pierwsze 8 lat z, z, od założenia sklepów po przekształcenie w sieć sklepów, wszystkich tych rzeczy doświadczałem, zastanawiałem się razem z moim wspólnikiem Samemu jak pewne rzeczy zmienić. No i powiem Ci, że ten czas tych kilku lat. Wiele, wiele zmienił w moim podejściu do prowadzenia sklepu zoologicznego. Dzisiaj ja jeżdżę bardziej, albo po prostu udzielam porad, tworzę pewnego rodzaju poradniki dla, dla właścicieli sklepów zoologicznych, dla pracowników po to, żeby, żeby wspomóc w tym, czego się sam nauczyłem. Na pewno jedną z takich ważnych rzeczy, które nauczyłem, to samo podejście do sprzedaży, które pomogło mi w tym, że. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że... Klient nie przychodzimy tam po to, żeby. klient nie przychodzi po to, tylko żeby mu coś podać. Czy nie jestem podawaczem, tylko mam być pewnego rodzaju nie, takim wywiadowcą, nazwę, to diagnostą. Mam dobrze zrozumieć problem klienta i polecić mu właściwy produkt. I to ma sens dlatego, ponieważ być może wydaje się, że to trochę dłużej trwa niż zwykłe podanie towaru. Natomiast ma to sens w tym znaczeniu, że po pierwsze klient będzie do ciebie wracał, będzie Ciebie polecał. Po drugie, bardzo często ty po prostu jesteś w stanie mu więcej wtedy sprzedać. Obsłużysz może mniej tych trochę klientów, no tak, bez przesady. To nie jest tak, że klienci uciekają od razu ze sklepu, jak widzą, że ty kogoś długo obsługujesz, ale na pewno lepiej go obsłużysz, tak? I to z czasem dawało bardzo, bardzo dużo dużo zmian. Dawało to, że sklep zwiększał właśnie swoje zyski i swoje obroty. Inną, no, na przykład, z takich rzeczy to są różne błędy, które, które ja czy mój wspólnik popełnialiśmy, błędy Błędy, przez które uciekały nam pieniądze, ponieważ nie widzieliśmy albo nie widzieliśmy, jak zatamować pewne, pewne dziury, że tak powiem. No i jakie na to jest rozwiązanie? Już mówię: trzy rzeczy, trzy takie rzeczy, o których, o których Ci tutaj opowiem i które, i które są też w kursie, który Ci dzisiaj polecam. Pierwsza rzecz to sprzedaż, to od której zacząłem. Wiesz, nauczyłem się tego, że po pierwsze trzeba zrobić ten właśnie dobry wywiad z klientem, właściwe pytania mu zadawać, zobaczyć czego tak naprawdę on potrzebuje, postawić tę właściwą diagnozę. Co nie jest proste, bo w sensie musisz być takim pewnego rodzaju lekarzem, jak właściwie polecać mu rzeczy. Wiesz, sam się tego uczyłem, a później, kiedy przychodzili, następnie pracownicy. Co, co różni to powtarzałem, w końcu zacząłem to spisywać, bo już było to męczące ciągle powtarzać, a oni i tak wiele rzeczy nie zapamiętywali po, po, e, nawet po tygodniu. Więc to z czasem po kilku latach e, spisałem w ogóle książkę, taką, jak skutecznie sprzedawać w sklepie zoologicznym, gdzie jest wszystko opisane, nawet w, włącznie z obrazkami, takie podstawy, które musi, musi znać osoba, która. Która ma sprzedawać i to w formie PDF-u, ale też w formie przede wszystkim wideo kursu, dostaniesz, jeżeli zdecydujesz się na zakup tego produktu, tutaj mieści się wszystko, to, co jest najważniejsze. Ja często podaję, że taki dobry sprzedawca może zmienić te obroty, w sensie pozytywnym, zmienić, tak, zwiększyć od 5 do 15%. I naprawdę to jest możliwe, tego doświadczałem sam na sobie, tego doświadczałem na moich klientach. To jest możliwe. Oczywiście. Tu trzeba zrozumieć wiele rzeczy jak działa pracownik, kontrolować go i tak dalej, ale to jest jak najbardziej możliwe i to jest jedna z tych trzech części, to jest taka wyślę, że najważniejsza, bo, bo z ponad z blisko pięciu godzin. Ponad 3,5 godziny to jest właśnie o samej sprzedaży, bo nauczenie tego. Drugą taką rzeczą jest merchandising, tak? to jest zrozumienie tego, że w sklepie nie tylko ma być estetycznie, ale to też ma sprzedawać. Sprzedawać um, wtedy, kiedy na przykład nie, nie ma pracownika albo nie może podejść, bo, bo, bo jest zajęty, bo obsługuje innych, to ma już sprzedawać, ma to takim udział. Oczywiście z tym pracownikiem sprzedaż jeszcze więcej, ale. Zrozumienie też tego pewnych ustawień towaru, dlaczego są ważne. E, ważne jest zrozumienie, dlaczego, dlaczego światło ma być takie, a nie inne w sklepie zoologicznym, i jak świat, manipulując, kontrolując światłem, można też w pewien sposób zwiększyć e, e, pewnego rodzaju sprzedaż. Tak? To są wszystko drobne rzeczy, która sama pojedyncza może nic nie zmieni, ale w połączeniu z innymi rzeczami, z innymi zasadami, to może naprawdę mieć znaczenie albo choćby to. Na jakiej wysokości ma być towar, który najbardziej chcemy, żeby był sprzedawany, jeżeli kobiety inaczej i mężczyźni inaczej trochę zabierają pewne rzeczy z spółki. Warto to wiedzieć i przynajmniej część rzeczy wprowadzić. I takich kilka zasad też ci daję w wideokursie, one są też spisane. No i taką trzecią rzeczą są procedury. Słuchajcie, procedury to jest przede wszystkim oszczędność. To jest ta, że kiedy przyjeżdża towar na przykład, a okazuje się, że coś jest tam błędne w tym towarze, no i ty musisz gdzieś to zapisać. Pisać. Później nie wiesz, gdzie to zapisałeś, nie, wiem, czy, nie wiesz, czy dostałeś dokument, na przykład korekty, musisz zadzwonić do hurtowni, musisz oddać im towar, to się wszystko gdzieś gubi. Przychodzi inny pracownik i już nie wie o co chodzi, tak? Osiem czy siedem właściwie takich zasad głównych, które, które można po prostu sobie wydrukować jako instrukcje i można mieć różne dokumenty, które, które zostają dla ciebie, które kopie idą gdzieś dalej. Takie, takie tu wyłusz, wyłuszczyłem i, i można, gdzieś mógł je wydrukować i na własne potrzeby są to dokumenty też, które są do edycji, więc możesz tam zmieniać. Te rzeczy powodują, że tak naprawdę zaczynasz. Temu ciekałem pieniądze, bo, bo, bo gubi się gdzieś towar, bo nie wiadomo gdzie on jest, czy został oddany i tak dalej tam się oszczędza pieniądze, tam jest pewnego rodzaju porządek i to można skontrolować. I to jest taka kolejna trzecia, trzecia rzecz, która, którą Ci proponuję. Więc jeszcze raz na koniec, sprzedaż, meczo, procedury. Te trzy rzeczy ujęte są w tym wideokursie po to, żeby zwiększyć sprzedaż, żeby rozwijać dzięki temu sklep zoologiczny. Do tego Cię zachęcam, zapoznaj się z całą ofertą i mam nadzieję do zobaczenia w kursie. Cześć!